Rozwiążemy teraz kolejny przykład, który nam utrwali zdobytą wiedzę. I przykład jest następujący. Mamy bęben pralki. Niech jego promień będzie równy 20 cm. I powiedzmy, że bęben wiruje z prędkością kątową równą 40 pi radianów na sekundę. Jak to pralka przy wirowaniu? Wiruje szybko. W naszym przykładzie chcemy policzyć rzeczy następujące. Po pierwsze, okres obrotu, czyli ile czasu zajmuje jeden obieg. Po drugie, wartość prędkości liniowej na obwodzie. Tutaj, czyli powiedzmy, jak jakaś tam, nie wiem, skarpetka w tej pralce wiruje, no to byśmy byli ciekawi, jaka jest wartość jej prędkości, jeśli znajduje się ona tutaj na obwodzie bębna. No i trzecia rzecz to jest taka bardzo życiowa charakterystyka w przypadku pralek, czyli ile podczas wirowania wykonuje ona obrotów w ciągu jednej minuty. Zobaczmy. Pierwsza rzecz to jest okres obrotu. Spróbujmy policzyć, ile wynosi okres. Przypominam Ci wzór. Oczywiście go nie trzeba pamiętać, ale warto umieć go sobie wyprowadzić. Warto wiedzieć, skąd on się bierze. Tak jak to sobie wyprowadziliśmy w jednym z wcześniejszych filmów. Okres wiąże się z prędkością kątową następującym wzorem. No i w naszym przypadku to będzie tak. To będzie 2 pi radianów podzielone przez 40 pi radianów na sekundę. Pi nam się skraca, tu mamy 2 przez 40, czyli 1 dwudziesta sekundy. W ciągu 1/20 sekundy bęben pralki wykonuje jeden obrót. Tak, 1/20, czyli inaczej 0,05 sekundy zajmuje jeden obrót. Dobrze, policzmy sobie teraz wartość prędkości liniowej tutaj na brzegu, na powierzchni bębna, jeśli mamy na przykład właśnie jakąś skarpeteczkę czy coś, jakiś element ubrania, który w danym momencie się nie przesuwa względem tej powierzchni, tylko wiruje razem z nią, no to możemy wtedy się dowiedzieć, jaka jest wartość prędkości liniowej takiego przedmiotu. No i jak być może pamiętasz, wartość prędkości liniowej określamy jako wartość prędkości kątowej pomnożoną razy promień. Tutaj liczymy na brzegu, czyli dla promienia równego promieniowi bębna. Wobec tego będziemy mieć 40 pi radianów na sekundę razy 20 cm, czyli razy 0,2 metra. Radiany są bezwymiarowe. Tutaj mamy 40 razy 0,2, czyli razy 1/5. 40 przez 5 pi metrów na sekundę, czyli 8 pi metrów na sekundę. 8 razy 3,14 to będzie około 25 metrów na sekundę, tak? Bo przypominam Ci, że liczba pi to jest liczba niewymierna, równa 3,14 i tutaj nieskończenie wiele cyfr po przecinku. No i ostatnia rzecz to jest liczba obrotów w ciągu minuty, czyli w ciągu 60 sekund pralka wykonuje jakieś nieznane n obrotów i do obliczenia tej wartości bardzo nam się przyda częstość. Częstość jest bardzo łatwo policzyć, znamy wzór, to jest 1 nad okres, czyli w naszym przypadku to będzie 1/1/20 sekundy, czyli 20 sekund do minus pierwszej, 20 Hz, czyli wiemy, że w ciągu jednej sekundy mamy 20 obrotów. No i dlaczego częstość jest tutaj przydatna? No wiemy, że częstość nam mówi, że mamy f obrotów w jednej sekundzie, tak? A mamy czas t, na przykład 60 sekund, no to wtedy po 60 sekundach będziemy mieli po prostu f razy 60 sekund. Tyle obrotów, prawda? Czy też ogólnie liczba obrotów w czasie równym t, to będzie liczba obrotów w jednej sekundzie, dana przez częstość właśnie, no i razy to, ile mamy sekund. I to nam pozwala bardzo prosto obliczyć tę wartość, no bo co my tutaj mamy? Mamy 20 Hz razy 60 sekund, czyli 1200 obrotów. Herce, czyli sekundy do minus pierwszej razy sekundy, to nam się skraca, mam nam wyjść po prostu bezwymiarowa liczba obrotów i nam wyszła 1200. To jest takie szybkie wirowanie. To jest znowu taki prosty przykład, ale myślę, że on utrwala nam wiele z tych pojęć, które zaprezentowałam w ostatnich filmach. Mam nadzieję, że ten przykład Ci się przydał, a słyszymy się w kolejnych filmach.